Wojna między Izraelem i Osią Irańską służy interesom Moskwy, gdyż odciąga uwagę Zachodu od Ukrainy. Ostatnio jednak Zachal nasilił ataki na cele irańskie, także w upadłej Syrii. A w południowym Libanie komandosi znaleźli w bunkrach Hezbollahu koło naszej granicy rosyjskie rakiety przeciwpancerne Kornet najnowszej generacji. Rosjanie ostrzegli wczoraj Izrael, żeby nie ryzykował ataków na obiekty nuklearne w Iranie, ale tak naprawdę boją się czegoś innego. W razie rozszerzenia wojny z Iranem Izrael mógłby utrącić też reżim Asada w Damaszku, co pozbawiłoby ich kruchego i tak zawieszenia na Bliskim Wschodzie.